teraz w naszym polskim showbiznesie też mamy jedną z dość dużych afer dotyczących firmy kosmetycznej. Czy ty sprawdzałaś, czy ta firma testuje na zwierzętach? Oczywiście, że tak. W sensie jakby w tych kwestiach zawsze jest tak, że sprawdzałam, pytałam. Pytałam właściciela czy tam reprezentanta tej firmy. Natomiast kwestia tego, czy ktoś mi kłamie, tego już nie sprawdzę. Ale jakby podczas pytania o współpracę pytam zawsze o takie rzeczy dla mnie ważne, powiedzmy. I co jest jakby fajne w tej akurat firmie, jest to, że jest to przeciwuczuleniowe. Dlatego bardzo dużo moich fanek też właśnie o tym pisało, że w lakierach naprawdę czasami znajdują się ogromne świństwa, podobno. Nie mam czasu naprawdę śledzić wszystkiego wokół siebie, bo bym zwariowała. Już tak mam dużo pracy. Natomiast kiedy jest coś przeciwuczuleniowe, kiedy na tym się skupiamy, że w innych lakierach na przykład są, jak to nazwać po polsku, chemikalie, które są dodawane do lakierów na przykład na samochody i to wszystko dostaje się do naszego ciała, to nie jest chyba zupełnie okej. Okay. A tutaj ma być to, powiedzmy, zdrowotne, czy jak to nazwać, więc dlatego też to weszłam, bo lubię takie bajery, szmery. Bardzo dawno temu współpracowałam z marką, 10 lat chyba, na rynku polskim i czeskim, która właśnie charakteryzowała się tym, że jako jedna z mała na rynku wtedy nie testowała na zwierzętach i to było fajne, więc w to weszłam.